Nadia. Da? Ty wiesz, że każdy chłop jest dwa razy mądrzejszy jak baba. Jak który? Na przykład jo. Ty, wiesz co, kociku, ty to żeś jest najzdolniejszy. No, ty tak nie godej, no wiesz. Ty wiesz, jaka jest skomplikowana maszyneria obsługiwał. Jo obsługiwał kombajn węglowy. Ty wiesz, co to jest za urządzenie. A w wojsku, że jeździł czołgiem. Jo się nawet poradza... A nawet z takim otwieraczem do piwa, patrz, jedną ręką jak zrobić, cyt, patrz. O, widziałeś? Widzisz, a ja na przykład obsługuję maszynę do szycia, nie? Wszystko to umiał ponaciągać i to jest na pewno o wiele bardziej skomplikowane niż taki twój głupi otwieracz do piwa, wiesz? Maszyna do szycia, tyż mi wielkie urządzenie skomplikowane. Każdy głupi umie szyć. Nie? Ja ci zaraz pokażę, patrz. Ty się odsłyszę precz od reklamy. Co się ja ci pokażę? No komu ty gadasz? Przecież ja kombajn obsługiwał. Co się ja ci pokażę, jak się szyje? Weź te ręce, bo się zarozdrzubniesz. Naciskaj tylko, ja ci pokażę, jak się z tym jedzie. No. Ale ciąg równo. Ale ciąg na równo. Ale może lepiej nie. Kurczę, nie dyskutuj, no czy iść. To dobra. Depcej, no. Deptą, uwaga. Jedź. No i co? Ja żeś nacisła. Ukurześ się, ja? Ukurześ się. Musiałeś tą nogą. No bo ty, żeby to jechało, to ja tu muszę przycisnąć, głupie loku. A tyś mi na palec nacisnął. No ale pokaż mi, mocno krwawisz. Kwawia! Guzik ci pokorza! Pójdźmy ci pod muchą, bo ja cię zaraz pod muchą, ty. No i co? Zdolniacho ty jeden, co? Wcale nie bolało, wiesz? A poza tym maszyna to nie jest do mnie żadne wyzwanie, wiesz? A wiesz co? Jak ktoś mu iskra burzu, to jest i do tańca, i do różańca. Jasne, tak jak ty, nie? Pewnie, bo wszyscy wiedzą, co ją umia. Bo ją dużo rzeczy umia, a oprócz tego jeszcze umia śpiewać, tańcować i malować. Wielkie mi rzeczy to każdy umie, wiesz? Ja? Jak mi jeszcze udowodnisz, że umiesz malować, to mi się to będzie bardzo podobało. Wiesz co, ja kiedyś artystycznie wymalował jednego gorola. To jakże go wymalował, to on miał normalnie... Wszystkie kolory tymczy. Tu miał lilowe, tu miał niebieskie, a tu jeszcze miał kinol czerwony, wiesz? Wiesz co, takie zdolności do mnie w ogóle nie interesują. Jasne. To ja ci jeszcze powiem, że jakże był mały, to że występował w teatrzyku szkolnym i że grał różne role. Jak ja była malutką, to ja występowała w teatrzyku szkolnym. Wiesz co grała? Grała Królewna Śnieżka. Ha! To się zdziwisz. Jak ja ci powiem, że ja też grał Królewna Śnieżka i to wielokrotnie. No. To miała być Królewna Śnieżka. A co? Wiesz co to wyglądało? Na co to wyglądało? Na potwora z bagien pomieszanego z E.T. i z Gremlinem. Wiesz co? Doigrałaś się. Tak? Sama tego chciałaś. Uważaj. Ty. No staroczko, powiedz przecież, to jest najgryfniejszy na świecie. Nie zabij mnie! O piękny panie, nie zabij! Uważaj dalej teraz. Hej ho. A kto tu mieszkał w takim maluśkim domeczku? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem łóżek. Ciekawe, w kerem mam się dzisiaj legnąć. Tak, staruszko, zaraz się bajs na twojego jabłka. Oczywiście, uważaj dalej. Badumno. Śnieżka w trumnie. Czekaj, podłożę ci coś pod głowę, żeby ci było wygodnie. Dzikiej dały petyna, no. No i co? No co, idealnie, jak żywo. I co teraz? No teraz czekam, aż przyjdzie piękny książę i wiem... Rozumiesz, no. Pocałuję, ty się zamienisz w żaba, ja? Łożyja! Aha, no. Nie, naprawdę kapitalnie, ale sobie złaź z tego stołu, bo mi go zawalisz, to jest po pierwsze, a po drugie wyskakuj z tych ciuchów, bo jeszcze ktoś przyjdzie i będzie kupa wstydu, dobra? Kto ma przyjść? No ja nie wiem, ktoś może przyjść. Ksiądz dzisiaj chodzi po kolędzie. A ty dobrze wiesz, że zawsze jak się przebierasz w babskie łachy, to ksiądz przychodzi. Ja? Ale... Widzisz? Godałach. Ale ksiądz? Nie, nie. No kto by miał przyjść? No, już się prawie dał zbajerować, wiesz? No na pewno ksiądz. No, zresztą idź zobacz, idź otwórz, no. Idź. Ale ksiądz? Nie, to niemożliwe, nie. Niech będzie pochwalony. Becik, to ty?
Becik, może uznać, że to nie moja sprawa, wiesz, ale... No co? Ale czy ty nie uważasz, że to coś jest w tym, no, dziwnego, że ty mnie witasz w takim, no, dziwnym stroju i jeszcze na początek wyjeżdżasz na dzień dobry pochwalony, co? Nie, to nie o to chodzi, słuchaj. Chodzi o to, że ja tu Andzi taką, no, sztuka teatralną, żeby im pokazywać. My właśnie robili taką próbę, no i tyś przyszedł, no. No dobrze, wiesz, jak fajnie było, Zbyszek, ale teraz wyskakuj już z tych ciuchów, słuchaj, bo rzeczywiście ktoś obcy może przyjść i cię uwidzieć w tym stroju. A jak znam życie, to na pewno tu zaraz przyjdzie Gerard. Widziałem go na podwórku i miał taką minę, jakby chciał pożyczyć pięcioka na piwo. No już ja pożyczam mu pięciok na piwo. On mi od tamtego tygodnia wisi jeszcze 3 pięcioki. Niech mu tu ino przyjdzie, już ja go pogunia, wiesz? Tak jesteś groźny. Ja mu normalnie nie życzę tego, żeby on tu przylosł. No... I co, królewno Śnieżko, wykrakałaś? No, już jego przywitą. Ty tylko go nie pobij. No, już ja ci zaraz pokorzę, ty alkoholiku, piju się jeden. Tintusie francowaty, ty pijuku, ty. Jasne. Ale nie ksiądz, niech się... Ksiądz. Proszę księdza, niech ksiądz zaczeka, bo ja się chciał wytłumaczyć z tej sprawy z tym przebraniem. Tak, świetnie, słucham. Chodzi o to, że Otakiecka, nie? Że Otakiecka kupił, ale to miało być do Andzi na prezent i ja chciał przymierzyć, czy będzie pasować. Na kogo? Na Andzie? Ja. A nie wydaje ci się, że pomyliłeś rozmiar? A no tak, bo ja się pomyślę, że jakby mi nie pasowało na Andzia, to zawsze ja mogę w niej chodzić, nie? No właśnie, a jednak. A znaczy nie ja. Ja chciał powiedzieć, że Zbyszek może chodzić. A jak on do was przyjeżdża, to jest częściej mężczyzną czy kobietą? Co? Nie, Zbyszek jest porządny chłop. A, rozumiem. W tym waszym grzesznym trójkącie tylko ty jeden jesteś elastyczny. No i co, powiesz coś jeszcze? Tak jest, ja jest bardzo zgodny i bardzo elastyczny. Zaraz, przepraszam, w jakim trójkącie? Nie, proszę księdza, nie, chodzi o to, nie. Żadne trójkąty, mnie seks w ogóle nie interesuje. Co? Znaczy... Seks cię w ogóle nie interesuje? Znaczy nie, tak mnie trochę interesuje tam, ale nie w tym sensie, że jakieś trójkąty, że jakieś tam fikimiki, nie? Zresztą ksiądz wie na ten temat najlepiej, nie? No, dziękuję ci bardzo! A, proszę księdza! Człowieku, czego ty ode mnie chcesz? No bo ksiądz tak naraz uciekł od Nozjandzia, prosiła, żeby się ksiądz zniegniewał i wrócił. Bardzo mi przykro, ale nie po drodze mi do was. A to może ksiądz jutro przyjdzie? Jutro nie mam czasu. To kiedy ksiądz przyjdzie? Nigdy! Moja noga więcej nie postanie w tym dom rozpusty. Nie przyjdę i koniec! No i co, i powiedział, że już więcej nie przyjdzie? No, powiedział, że nie. Coś tam jeszcze godał u jakimś domu rozpusty, no. Nie wiem, o co mu chodzi, Andzia. Przecież ten ksiądz jest chamys. To jemu się nasza tradycyjna śląska rodzina nie podoba. Bo to jest wszystko twoja wina, bo ci powiedziała, czyli w ta strona, żebyś nie chodził w babskich łachach, oła. Żebyś nie chodził w babskich łachach, bo to ino z tego same kłopoty będą, rozumiesz? Ja, ale Andzia, ty nie rozumiesz przecież, o co tu chodzi, no. Słuchaj, pralka skończyła prać, bierz ten sztyndet, iść powieść pranie. Idaj, no proszę cię, już się nie nerwuj, dobra. Kusiol. No. Niech będzie pochwalony. Można? Naturalnie, niech będzie pochwalony. Jak ja się cieszę, że ksiądz jednak wrócił, naprawdę. No cóż, chrześcijańskie miłosierdzie. Duszpasterz zawsze powinien dbać o swoje zbłąkane owieczki. Aha, daję wam jeszcze jedną, już ostatnią szansę.
Wie ksiądz, że naprawdę kamień spod mi z serca. Może ten twój Bercik nie jest aż tak bardzo zepsuty. Ja coś kiedy powiem tak szczerze. W gruncie rzeczy to jest bardzo dobry synek, naprawdę. Jakiemu to... O, ksiądz! A nie, nie, nie! Ja i na pranie robię, i o to wierzą. Ja w tym w ogóle nie chodzę. Ja nie mów nic takiego, proszę bardzo. Ja mogę pokazać, czy... Dobrze. Bercik, przestój. Już nie trzeba. Powieś to w tej chwili, a ja zapraszam księdza do pokoju, a zrobię herbaty, dobrze? No, bardzo proszę, ja zaraz wracam. Kupuj jeden. Andzia, mam do ciebie sprawę. A raczej pytanie. Słucham? Bo widzisz, chcemy wystawić jakąś sztukę dla biednych dzieci z parafii. O! Taki teatr amatorski. A chcielibyśmy wystawić jakąś bajkę. O! Tak, coś z klasyki, coś smutnego, wesołego, ale pouczającego. Chcę znaleźć obsadę aktorską do tego. A słyszałem, Andzia, że ty jesteś bardzo uzdolniona w tym kierunku, a nawet artystycznie. Ach, co tam, ksiądz Godon, ale nie było słyszeć, co? Królewna Śnieżka. Tak, to brzmi nieźle. I oto mogę, księdzu, wszystko zorganizować, cały teatr. Ja się znów na tym jak żodyn. Mało tego, mogę zagrać wszystkie role. Ja jest uzdolniony aktorsko jak pierun. Do mnie tam nie ma straszu, mogę obsłużyć i kombajn, i królewna, wszystko. Wiecie, czy ty mógłbyś się roznie wtrącać? A dlaczego? Królewna Śnieżka to nawet ciekawe. Jasne, że ciekawe. Jak ksiądz chce, ja to mogę pokrótce przypomnieć, jak to leci, nie? No więc tak, jest taką piękną laska, godają mi Śnieżka, co to ją złoma cocha, taki killer baba, nie? Chce ją zaciukać, bo zazdrości, że tamta jest Miss Polonia, a tato jest zwykły, taką, no, taką hahor, nie za fajną dziącha, nie? Ona jest tam gorolica jak pierun czy coś. I teraz jest takie coś, że tam taki Hanys gajowy. Gajowy, ale porządny hobbo Hanys. On ją zostawił w lesie i tam ją znajdują takie karlusy przodowe, takie górniki, oni robią na kopalni. Takie i wie ksiądz, co było dali? No... Dali było ciekaw tak. Jestem. No właśnie, dali było tak, że ona zaraz jak do nich przychodzi, to pakuje się jednemu do łóżka. Słucham! Nie, znaczy nie. To ten przychodzi i go do. Je! Ktoś śpi w moim łóżeczku, nie? Zdziwiony jak pierun. I było tak, że ona była sama, ich było siedmiu, no i ona im przez te wszystkie łóżka przodowe tych krasnoludków przeleciała, nie? I czy coś takiego? Co ty, Bercik, wygadujesz? Co ty wygadujesz? Nie, czekaj, poczekaj, bo teraz będzie no ciekawsze, bo potem się naraz pojawił złoma cocha, swoją drogą niezło raszplastowca i ona jest pierunem zepsuto i dopiero się zaczyna dziąć. Dosyć! A co? Nie pozwolę się dłużej obejrzeć. Skoro ty, Hubercie, chcesz trwać w grzechu, moje miejsce nie jest tutaj. Może pójdę do sąsiadów, którzy mnie lepiej przejmą. Do widzenia! Ale ksiądz, może jednak ksiądz zostanie. Proszę księdza, co? Nikt ksiądz na niego nie słucha. Nie. No ale co? Ty, Andzia. Coś narobił. No co ja narobił? Pomylił, że coś... Nie, może z tymi łóżkami pieruna, może to nie było z tej bajki. Jasny gwint.